Witam Państwa serdecznie. No, przyszło mi mówić po świetnym wystąpieniu mojej małżonki, która generalnie powiedziała również to, co ja miałam powiedzieć. Tak. Dlatego... Opowiedz teraz własnymi słowami. Opowiem teraz własnymi słowami. Dobrze. To ja to skomentuję w ogóle takim cytatem, który sobie niedawno znalazłem i przeczytałem, że współcześni ludzie zaprzeczyli Kartezjuszowi. Dlaczego? Dlatego, że Kartezjusz twierdził, że myślę, więc jestem, podczas kiedy współcześni ludzie nie myślą, a są. Tak. I rzeczywiście coś w tym jest. Żyjemy w epoce gigantycznej bezmyślności, czy też, jak to mówimy razem z Magdą, powrotu mitu. Jest to kwestia, którą ja się zająłem w jednej ze swoich ostatnich książek w Zabójcach Zachodu, rozważając filozofię i wpływ tej filozofii na kulturę współczesną i pojęcia mitu, który do kultury europejskiej przywrócił pod koniec XIX wieku Friedrich Nietzsche. Ja powiem tak, my w Polsce to, pod pojęciem mit to tak troszeczkę dziwnie rozumiemy, że mit to jest jakaś opowieść bajeczna z dawnej epoki. Tak my to w Polsce rozumiemy. Jest to bardzo specyficzne rozumienie tego pojęcia, bo mit nam się kojarzy z czymś, co jest jakimś takim niedokładną opowieścią o czasach, które naprawdę istniały. W języku niemieckim, i tak jak to zresztą funkcjonuje, bym powiedział, we współczesnym świecie, mit się rozumie nieco inaczej, a mianowicie jest to pewna opowieść, w którą ludzie wierzą, będąc przekonani, że jest prawdziwa, a która jest tylko prawdą danego społeczeństwa, danego narodu w danej epoce. I za sąsiednią rzeką ludzie, słysząc takie opowieści, pukają się w czoło i za 300 lat nasze praprawnuki, jak usłyszą, że myśmy w to wierzyli, też pukną się w czoło. Innymi słowy, mit jest zaprzeczeniem tego rozumu greckiego, o którym mówiła Magda, rozumu, który odkrywa prawdę obiektywną, uniwersalną co do czasu i miejsc. I Fryderyk Nietzsche, który w ten sposób zdefiniował mit i przywrócił go, jakby czy przywrócił, czy wprowadził do kultury europejskiej, właśnie stwierdził, że przyszłość świata nie należy do rozumu. Rozum jest trudny, to wymaga skomplikowanych procesów, ludzie tak nie patrzą na świat, to jest za trudne, dlatego też muszą żyć jakimiś ożywczymi mitami. Ja powiem tak, Nietzsche to sobie to tak pisał trochę z przekonaniem, że to są rozważania filozoficzne i nic z tego nie wychodzi, prawda? No, biedny umarł, no i się okazało, że jego koncepcja mitu rzeczywiście stanowiła źródło nowej idei, a mianowicie narodowego socjalizmu, iż jest pewna niemiecka prawda, adekwatna tylko dla Niemców w danej epoce, wtedy, kiedy budują oni tysiącletnią Rzeszę. I że jest taka mityczna prawda właśnie, że Niemcy są jakimś narodem wyższym rasowo, prawda, stanowią w ogóle oddzielną rasę, czyli no, prawda, wielka opowieść o naszym wybraństwie. I ten Nietzsche został oczywiście nadużyty, on sam gdyby to usłyszał, że Niemcy są jakąś nadrasą, to by się przewrócił pewnie do góry nogami, dlatego że miał o swoich rodakach fatalne zdanie. Generalnie uważał, że jedzą tylko wielkie schabowe, prawda, z chrzanem i musztardą i są prymitywni intelektualni i w żaden sposób nie uważał ich za jakąś wyższą rasę. Co więcej, uważał, że jedyny język szlachetny to łacina, jedyna dobra kuchnia to prowansalska i włoska, podobnie jak ich architektura i muzyka, prawda, a Niemcy to tacy, bym powiedział, no, gruboskórni, grubokościści, pijący piwo i to wszystko. Ale nieważne, co autor miał na myśli, czasami jest tak, że filozof, czy w ogóle człowiek, chce coś powiedzieć, ale zostało to inaczej zrozumiane, inaczej podchwycone. Ja jako z zawodu politolog i historyk myśli politycznej często się z tym spotykam, zjawiskiem, to znaczy ze zjawiskiem, że dany filozof, myśliciel coś powiedział, coś napisał. No potem z jego 500-stronowej książki został jeden cytat, który sobie funkcjonuje w zupełnym odseparowaniu od ogólnej jego koncepcji. No i potem wszyscy są przekonani, że to on tak właśnie uważał, prawda, jak my uważamy i mu to przypisujemy.
I w ten sposób powstają, bym powiedział, pewnego rodzaju mity. Ale te mity rzeczywiście, one są istotne, dlatego że kreują pewną społeczną rzeczywistość. I można sobie też postawić takie pytanie, które zadaję, zresztą przymierzam się, żeby kiedyś napisać taki tekst o społecznej odpowiedzialności filozofa. Dlaczego? Dlatego, że jak badałem w tej książce, pisząc tą książkę o zabójcach Zachodu, te niczańskie korzenie postmodernizmu, który twierdzi, że żadnej prawdy nie ma, że nie ma takich pojęć, nie wiem, jak prawda, fałsz, nie ma ani kobiety, ani mężczyzny, tylko co tam się kto uważa, prawda, nie ma ani normalności, ani nie ma nienormalności i tak dalej, prawda, że to są wszystko pojęcia, każdy sobie rozumie, co chce, prawda, i w ogóle nie można nikomu czegoś narzucić. Jak się patrzy na tych ojców tego postmodernizmu, no to ja bym powiedział w ten sposób. Oni uważali, że się bawią na uniwersytecie, na zajęciach ze studentami. To jest zabawa intelektualna. Jakby nie rozumiejąc tego, że tworzy się monstrum. Że ci studenci wychodzą potem w świat nie po to, żeby być innymi filozofami zamkniętymi gdzieś tam w sali wykładowej, którzy sobie podobne zabawy toczą ze studentami, tylko wychodzą na ulicę i krzyczą, że nie ma kobiety i mężczyzn. Tak, że to jest kwestia uznaniowa. Najpierw są postmoderniści, a potem jest, prawda, to słynne hasło maja 68 roku. Ile défendit de défendre, jest zakazane zakazywać. Tak, bo wszystko wolno. Bo nie ma ani dobra, ani zła, ani prawdy, ani fałszu. Nie ma w ogóle żadnych stałych pojęć. No i to jest, pojawia się pytanie, czy człowiek jest w stanie funkcjonować w świecie, w którym nie ma pojęć. Ja powiem tak. Wyobraźmy sobie na przykład, że biorę banknot 100-złotowy i czytam na nim, że jest 100 złotych. I teraz, czy on tam naprawdę jest 100 złotych, czy to tylko ja uważam, że to jest 100 złotych, a kto inny może interpretować inaczej? Nie da się pójść do sklepu i powiedzieć pani, że ja chcę to za 130 złotych i daję banknot 100-złotowy, bo uważam, że tu pisze 130. Nie da się. Bo nikt nie uzna naszej prawdy. Czyli się okazuje, że funkcjonowanie w społeczeństwie wymaga jakichś prawd, jakichś zasad. Czy na przykład możemy sobie wyobrazić świat, w którym powiemy, że zabójstwo jest rzeczą uznaniową. To, co dla mnie jest zabójstwem, ktoś inny powie, że nie jest zabójstwem. No niestety też się nie da, bo albo coś jest, albo coś nie jest. Prawda? I są to sprawy zbyt istotne, żeby to w ten sposób pozostawić. Tymczasem kultura współczesna rzeczywiście nauczyła nas tego, żeby nie myśleć, tylko posługiwać się takimi kalkami, prawda, pojęciowymi. I są, że tak powiem, nie ma prawd, nie ma fałszu. Ale się okazuje, że są wyjątki. Proszę Państwa, jeżeli weźmiemy sobie na przykład taki prosty przykład, to znaczy ostatnia przez 2 lata toczona, prawda, walka z niezamaskowanymi i prawda, i z tymi, którzy tam odmówili zastrzyku. Przecież zgodnie z tą logiką, to właściwie to powinno wyglądać tak, że to, czy ja mam coś na twarzy, czy nie, to jest kwestia uznaniowa. Czy ja przyjąłem zastrzyk, czy ja nie przyjąłem zastrzyk, to jest kwestia, czy ja się czuję. A tu się nagle okazuje, że jednak są jakieś obiektywne pojęcia. Jak jeden z filozofów postmodernistycznych włoskich wystąpił, bardzo bym powiedział, konsekwentnie z tą linią, to znaczy wystąpił z takim, prawda, poglądem, że to są kwestie uznaniowe i społeczeństwo nie ma prawa niczego narzucać, bo nie ma prawdy, no to, prawda, wszyscy ci, którzy go ciągle cytowali, był mistrzem postmodernizmu. Biorę udział w jakiejś konferencji, prawda, filozoficznej online, prawda, i słyszę, a to stary dziad, prawda, i coś mu się pomyliło. No nie, no chwileczkę, no albo jest prawda, albo nie ma prawdy. Nie może być tak, że są prawdy i że nie ma prawdy. Innymi słowy, chcę przez to powiedzieć, że mity mają to do siebie, że te mity można sobie kreować i te mity można nam narzucać. I pojawia się pytanie, czy te mity to są tak kreowane przypadkowo, prawda, i tak dalej, czy też czemuś, do czegoś służą. Jeżeli pewne wielkie narracje, wielkie mity i tak dalej tworzą media, wielkie media światowe, to jest pytanie, czy ci dziennikarze, którzy tam o tych mitach opowiadają,
Czy to oni tak opowiadają o tych mitach, o tych lub o tamtych i te zwalczają, a te popierają dlatego, że tak prywatnie uważają? No nie. Dlatego, że tak kazał im jakiś tam redaktor wydania. Redaktorowi wydania tak nakazał szef danego medium, a szefowi danemu medium tak nakazał właściciel spółki, firmy, prawda, czy jakiego tam innego podmiotu, który jest właścicielem tegoż medium. I nagle się okazuje, że te mity tworzone są przez tych, którzy mają bardzo jasno określone interesy. Oni są bardzo często powiązani, bo pamiętajcie Państwo, że to są spółki, spółeczki, podspółki i tak dalej, prawda? To jest bardzo niejasny świat powiązań, to nie wystarczy sobie wziąć tam jakiś krajowy rejestr sądowy, czy to polski, czy amerykański, żeby to wyświetlić, bo to zwykle jest spółka matka, spółka córka, prawda? To potem wraca, obraca i kilka razy, więc to jest bardzo trudno w ogóle zrozumieć cały ten system. Są całe książki, które próbują wytłumaczyć, kto właściwie co posiada w świecie. W każdym razie jest grupa ludzi zarządzająca finansami tego świata, która uważa, że pewne mity są dla nich mitami korzystnymi i należy je propagować. Pewne mity są niekorzystne i nie należy ich propagować. A prawda? Zgodność twierdzenia z rzeczą? Nie, no to przecież to mit, że prawda w ogóle istnieje. I dlatego też kreowanie mitów zawsze komuś służy. I to zresztą, jak już sobie sięgniemy do tego przykładu III Rzeszy, która się oficjalnie posługiwała tym pojęciem mit. Pamiętajcie Państwo, że uchodząca za najważniejszą rozprawę teoretyczną w III Rzeszy praca, to wbrew pozorom nie, rozprawą teoretyczną najważniejszą nie był Mein Kampf, dlatego że to jest rozprawa, bym powiedział, o psychologii społecznej, ale taką rozprawą teoretyczną uchodziła praca bliskiego współpracownika, zresztą autora wspomnianej przeze mnie książki, a mianowicie Alfreda Rosenberga pod bardzo charakterystycznym tytułem Mit XX wieku. Mit. Tam była rozpisana wizja, iż trwa od paru tysięcy lat wielka walka pomiędzy rasą aryjską i rasą, jak on to ładnie nazywa, syryjską. No to się domyślamy, prawda, o którą chodzi, bo rzeczywiście blisko geograficznie. To się wiąże z pojęciem języków syriackich, do których się zaliczają właśnie arabski, syriacki i hebrajski. W każdym razie tam jest rozpisana cała historia z perspektywy tego wielkiego mitu walki pomiędzy rasami. I tak jak się, można powiedzieć, wczyta się człowiek w to dzieło, 650 stron, i zadaje sobie pytanie, czy ten facet wierzy w to? Ale słuchajcie, on jest uczciwy. On mówi wprost, że nie. Tak, on mówi to wprost, że to jest mit, że to jest jego wyobrażenie historii świata, które w jakiś tam sposób można sobie podeprzeć faktami naukowymi i dać przypisy i bibliografię, ale jest tego personalna wizja, jaki jest sens świata. Niektóre argumenty, które tam są podawane, są kuriozalne, tam takie dwa przykłady. Pierwszy to jest taki heretyk w późnośredniowieczny z Włoch, niejaki Piotr Waldo. I od niego pochodzi taka sekta waldensi. I on tam twierdzi, że Piotr Waldo wyrażał mit germański przeciwko mitowi temu syriackiemu. Jako dowód tego, że Piotr Waldo to był prawdziwy Germanin, daje jego twarz z jakiegoś tam pomnika przed którymś z katedr w Niemczech. Problem polega na tym, że ten pomnik pochodzi 500 lat po śmierci Waldo. I nikt nie miał pojęcia, łącznie z artystą, jak sam Waldo wyglądał. Mało tego, my nawet nie wiemy, czy on się Piotr nazywał, to późniejsza tradycja. Tak, a już jak wyglądał, to tego nikt nie wie. Ale on zobaczył jego twarz, o, Germanin. I to nie jest nieważne, że to jest kompletna bzdura. No, to jest mit. Największym mitem, zresztą, który tam jest używany, który no, jest, cała konstrukcja na nim jest położona III Rzeszy, to jest mit Atlantydy. To znaczy, Alfred Rosenberg uważał, że Germanie pochodzą od zaginionej Atlantydy. I on pisze wprost, jeśli nie byłoby Atlantydy opisanej przez Platona, to wszystko, co jest dalej w książce, jest nieprawdą. Szczerze?
Ja boję się, że nie było tej Atlantydy, bo jakoś nikt jej nie odkrył. No tak, gdzie, nawet jej położenia. Dlatego raczej wszystko, co jest dalej w tej książce, jest nieprawdą. Ale my się śmiejemy. Kilkadziesiąt milionów ludzi zostało zamordowanych w imię tego mitu i niestety wśród tych kilkudziesięciu milionów ludzi było 6 milionów obywateli drugiej RP. Więc mit ma olbrzymią, bym powiedział, siłę perswazyjną, ponieważ mit nie oddziałuje na rozum ludzki, tylko oddziałuje na popędy, podświadomość, namiętności, czy jakkolwiek inaczej ten element, na który oddziałuje, określimy. Chodzi o to, że mit nam się podoba, utożsamiamy się z nim, jest fajny, przedstawia nas w korzystnym świetle i tak dalej. Na przykład w tej chwili w nauce niemieckiej jest zupełnie ciekawe zjawisko badań nad III Rzeszą. Dlatego, że kiedy ja studiowałem politologię, to zawsze było mówione, że narodowy socjalizm to jest ideologia. No, ideologia, komunizm, narodowy socjalizm, prawda, nie wiem, liberalizm i tak dalej. W nauce niemieckiej w tej chwili, ja zresztą uważam, że to jest słuszne pojęcie, mówi się o mitologii politycznej narodowego socjalizmu. Dlaczego? Ponieważ ideologia, nawet jak gada bzdury, odwołuje się do jakichś twierdzeń rozumowych i racjonalnych. Nawet Marx, przy tym, co napisał i te wszystkie bzdury i tak dalej, przecież to nie wszystko, co napisał jest bzdurem, jego tam badania socjologiczne są całkiem ciekawe, ale wszystko, co Marx opisuje, on opisuje posługując się jakąś metodą badawczą, posługując się rozumem, jakimiś tam danymi statystycznymi, prawda, pokazującymi, jak tam funkcjonuje historia i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli wnioski są błędne, działał tam jakiś rozum i to widać. Jest to wybitny na przykład socjolog, ekonomista powiedzmy mniej. A jak się patrzy na takiego Rosenberga, który twierdzi, że cała rasa germańska pochodzi od zaginionej Atlantydy i jeśli Atlantydy nie było, to wszystko co jest dalej jest bez sensu, prawda? No to się pojawia pytanie, gdzie jest rozum? Nie ma tego rozumu. Ta autentycznie nie ma rozumu, bo to się odwołuje do emocji. Dlaczego? Bo jakby powiemy Niemcom, że no słuchajcie, jesteśmy takim samym narodem jak inne, no i trzeba by się wziąć do pracy, pracować, prawda, i tak dalej, żeby się bogacić i tak dalej. A czy nie prościej jest im powiedzieć, jesteście rasą panów, herrenfolkiem, rasą wyższą, podbijemy sąsiadów i będą na nas pracować. Ja powiem tak, jakby tak powiedzieć, że podbijemy i będą nas pracować, to tak jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, napadniemy na sąsiada i będziemy żyli z tego, co mu nagrabimy. Każdy z nas by się zawahał, jakieś względy etyczne, prawda, i tak dalej. Ale jak powiemy, że jesteśmy tą rasą wyższą, a on jest podczłowiek i że to siły natury, przyrody, teoria Darwina, prawda, dobór naturalny, struggle for life, prawda, darwinowski i tak dalej, to my w imię nauki tak działamy. No i nagle się okazuje, że to właściwie jest pozytywne, jak my to zrobimy, no bo to nauka nam nakazuje. No, możemy się wątpić, czy to jest nauka, bo ta nauka ulega takiej mitologizacji, że tak naprawdę za paroma pojęciami naukowymi kryje się tam treść, prawda, przed którą nauka by się oczywiście przeraziła, że w ogóle coś takiego można powiedzieć, że jest naukowe. Tym niemniej, ponieważ, bym powiedział, rozum ma to do siebie, że został przygaszony, a został niestety, i świat wielkich mediów należących do wielkich korporacji jest w tym zachwycony, no bo wtedy można sprzedawać, nakręcać konsumpcję, wciskać głupie idee i tak dalej. No i zostaje oczywiście te ileś procent ludzi, którzy zadają pytania, przepraszam, ale ja chciałbym zrozumieć dlaczego, no to należy ich zignorować. Jest taki socjolog amerykański włoskiego pochodzenia Zimbardo, który twierdzi, że mniej więcej 80% ludzi w ogóle nie posługuje się rozumem, przynajmniej oglądając media i tak dalej, i można im sprzedać każdą rzecz i kwestia jest tylko i wyłącznie zastosowanych metod i czasu oddziaływania jakiejś rzeczy, którą im sprzedajemy. I to jest 80% ludzi kupi każdą rzecz wcześniej czy później. Miałem takiego studenta, bo kiedyś prowadziłem zajęcia również na zarządzaniu, który mi wytłumaczył, bo on tam był jakimś... Tak, przepraszam, Cialdini, tak, co powiedzieć?
Aha, Cialdini to był, przepraszam, tak, Cialdini. Miałem gdzieś takiego studenta na zarządzaniu, który tam trzeba było na, zrobić jakąś prezentację i tak dalej. Zrobił świetną prezentację i on mówi, że a to wie pan, dla mnie pryszcz, dlatego że ja w ogóle robię różne prezentacje handlowe i tak dalej, nie? I mówi, wie pan, ja każdemu wszystko sprzedam, panu też bym wszystko sprzedał. Reklama i tyle. A ja mówię, a wie pan co, ale ja nie oglądam telewizji. No to w radiu. Nie słucham radia. No to się w panu w gazecie wsadzi reklamę. Ale jak mam reklamę, że tak powiem, widzę, to od razu przerzucam na drugą stronę, nawet nie chcę na to patrzeć. Ale dlaczego, on się mnie pyta? Dlatego, że zakładam, że jeśli jakaś firma wydała kupę kasy na to, żeby coś mi zareklamować, żeby mi sprzedać, to znaczy, że ja płacę A za autentyczny produkt, B muszę zapłacić za tą reklamę. Czyli z tego wniosek jest, że należy poszukać produktu podobnego, produkowanego przez inną firmę, który nie jest reklamowany. A mam tak w życiu 10%. Ja mówię, co 10%? No 10% ludzi jest takich, że właśnie rozumuje jak pan. Ja mówię, mówię, to ciekawe. To w jaki sposób pan do nich dociera? Cała teoria i praktyka marketingu mówi, że nie interesujemy się tą grupą. Ja mówię, ale dlaczego? Ponieważ koszty dotarcia do nich są olbrzymie, skutki mizerne, ponieważ oni w ogóle nie reagują na wszystkie bodźce propagandowe. Ja mówię, no i po prostu się nie interesujemy tą grupą. Tak. Czyli innymi słowy, pomiędzy, prawda, Cialdinim, który mówi, że to jest 20%, co myśli, a tym moim studentem, który mówi, że 10%, jest różnica, czy to jest 10, czy 20, więc powiedzmy, że to jest te 15%, które nie ulega mitom, bo reklamy też tworzą mity, przecież to jest nic innego, prawda? Tam, nie wiem, Colgate z siłą wodospadu i czy coś w tym rodzaju, prawda? Tak. To są mity. I te gdzieś około 15% ludzi nie ulega mitom, dla reszty mit jest tworzony. I każda epoka, po tym, kiedy ludzie się przestali posługiwać rozumem, musi mieć własny mit. Ja w tej chwili napisałem i tutaj dzisiaj, to jest debiut tej książki, ona przyjechała wczoraj z drukarni, żeśmy odebrali pierwsze egzemplarze, na temat Yuvala Noaha Harariego, Grabarz Człowieczeństwa. To jest właśnie autor, który tworzy nowy mit XXI wieku. Tak jak Rosenberg napisał mit XX wieku, prawda? On cały czas pisze o tym, że on tworzy ideologię, a czasami nawet mówi wprost mit XXI wieku, tylko końca XXI wieku. On już go dzisiaj buduje. I to jest mit, który jest, bym powiedział, bardzo, że tak powiem, logicznie skonstruowany, fachowo, widać tak PR-owsko bardzo, bardzo dobrze. To jest dla tych 85% skierowane. O cóż tam chodzi? A mianowicie Harari konstatuje taką sytuację, że w świecie w tej chwili władze zdobywają coraz bardziej. Po epoce neoliberalizmu, za czasów Margaret Thatcher i Ronalda Reagana i zwycięstwie neoliberalizmu anglosaskiego po rozpadzie systemu, prawda, komunistycznego, władze nad tym światem coraz bardziej zdobywają i umacniają wielkie korporacje. I Harari mówi tak, słuchajcie, możecie państwo oczywiście sprzeciwiać się tym wielkim korporacjom i mówić o tym, prawda, posługując się rozumem, że coś tam, prawda, że wolicie to, że wolicie tamto, nie słuchacie reklam i tak dalej. Ale po co się męczyć? Słuchajcie, wiecie, na czym polega jego, że tak powiem, absolutna bezczelność intelektualna? Na tym, że on mówi, że te wielkie korporacje mają w przyszłości zdobyć władzę polityczną nad światem w ten sposób, że przy pomocy zindywidualizowanej reklamy można będzie dotrzeć do każdego wyborcy oddzielnie. Czyli na przykład, jak sobie wyobraźmy, nie wiem, będą kolejne wybory i na przykład weźmy Mateusza Morawieckiego, bo on się spotykał i sobie tam fotki robił, prawda, z Harari. Weźmy z taką sytuację, co Harari by mu polecił, że niedługo już będą takie firmy PR-owskie, które przygotują zindywidualizowany program wyborczy dla każdego wyborcy. To znaczy, Mateusz Morawiecki nagra powiedzmy 150 wersji programu rządu
i swojej partii. I teraz w zależności od tego, w jaki sposób wczepiony w nas chip stwierdzi, co lajkujemy w internecie, co czytamy w internecie, jakie mamy ciśnienie, czy nam skacze, czy nie, prawda, czytając dane informacje w internecie, że tak powiem, algorytm odpowiedni opisze całe nasze poglądy, sposób patrzenia na świat, nasze idee, preferencje, czego oczekujemy od rządu, czego nie oczekujemy i tak dalej. I algorytm stwierdzi, na przykład badając Adama Wielomskiego, jest typ 122. Tak. 122, czyli 122 program rządu Mateusza Morawieckiego zostanie, że tak powiem, mi przedstawiony. Tak, tak. Jeśli na przykład tutaj siedzący pan redaktor będzie miał typ 87, to ten sam Mateusz Morawiecki przedstawi wersję programu rządu numer 87. I to wcale nie oznacza, że one będą ze sobą kompatybilne. Tak. To wcale tak nie oznacza. Także będzie to spersonalizowane, że tak powiem, chip w głowie będzie kierował, którą wersję. Teraz mówi Harari w ten sposób. No dobrze, ale to przecież konkurencja może zrobić to samo. No nie. Dlaczego? Bo to będą tak drogie badania, ktoś będzie zresztą właścicielem tego chipu, prawda, w naszej głowie, że firma, która ten chip w naszej głowie będzie miała, my go będziemy mieli, bo będziemy, nie wiem, mogli sobie mierzyć ciśnienie, prawda, w ten sposób, paszport tam jakiś i tak dalej, płacić chipem w głowie, nie wiem, w sklepie i tak dalej, więc same korzyści, więc sami sobie na pewno go wszczepimy, że firma, która będzie tym zarządzała, po prostu, że tak powiem, sprzeda te umiejętności temu, kto najwięcej zapłaci. A kto najwięcej zapłaci? Ci, co aktualnie rządzą. Tak. I teraz w takiej sytuacji on projektuje taką wizję, w której demokracja będzie polegała na tym, że każdy wyborca będzie dostawał zindywidualizowany program partii. Tylko, że tak powiem, te elementy, które mu się podobają, prawda? I potem będą wybory. Oczywiście, i to będzie demokracja. Ale to ciekawe, czytamy w książce Harariego, jak na przykład Macron sobie w ten sposób wyborców, prawda, ustawi, i na przykład zamówi sobie, że ma w pierwszej turze dostać między 60 a 65%, to będzie demokratycznie. Ale się dowiadujemy, jak to zrobi Putin albo Chińczycy, to będzie dyktatura. Znaczy, szczerze, czytam i ja nie rozumiem, na czym polega ta różnica. No ja wiem, tak. Ja nie wiem, na czym polega ta różnica, ale się okazuje, że to będzie demokracja, tam to nie, czyli się okazuje, tak człowiek myśli, dobra, wiem, w czym jest problem. Dlatego, że Harari w pewnym momencie się odkrywa. To znaczy, rządy mają służyć wielkim korporacjom. Czyli jeżeli rząd służy wielkim korporacjom, to jest demokratyczny. A jeśli nie służy wielkim korporacjom, tylko na przykład kieruje się, nie wiem, interesem państwa czy coś, to jest autorytarny. Tak, on to wprost pisze. Tak. Także to jest autentyczny, że tak powiem, mit, czym jest demokracja, czym jest autorytaryzm, bo według Harariego one się niczym nie będą od siebie różniły, tak naprawdę. Przecież władcy Chin, prawda, jeśli zatrudnią taką firmę, też mogą zamówić sobie w wyborach 65%, prawda, i jak dostaną 63%, to jeszcze wystąpią, prawda, do sądu, że zamówili 65%, nie? Tak, to. Żeby nie było syndromu Łukaszenki, żeby nie poszedł za bardzo. Znaczy, chyba się nie da, no bo już wiemy, że te 15% jest odporne. Tak, tak, więc 15% ale twarda opozycja. Żeby było 65%, czyli wygrana, tak. Ale żeby nie doszło do 85%. Tak, 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 bo wtedy traci wiarygodność. Tak, 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 traci wiarygodność, no bo to można dojść nawet do powyżej 100. Tak, tak, tak. 300%. Tak, tak, to można dojść. Co prawda to się rzadko zdarza, jak wiemy, jedynym przywódcą, który kiedykolwiek w wyborach otrzymał 100% głosów przy 100% frekwencji był Kim Il-sung. Nawet Józef Wissarionowicz nigdy nie przekraczał 99 z kawałkiem, prawda, tak. Tak. Możemy uznać, że dziś rządy są agencjami reklamowymi dla międzynarodowych korporacji. To znaczy nie tyle rządy są agencjami reklamowymi, co można powiedzieć są wykonawcami tychże korporacji. Tak, tak. I dlatego on to wprost o tym pisze. Drugi element, mówi Harari. Po co państwu własność? Dom, mieszkanie, samochód. Słuchajcie, to jest w ogóle nieracjonalne.
Dlatego, że gdyby ta cała własność należała do wielkich korporacji, to taka wielka korporacja wyposażona w sztuczną inteligencję mogłaby tym zdecydowanie racjonalniej zarządzać niż każdy z nas. Na przykład, tutaj, żeby dzisiaj przyjechać, wpadliśmy w jakieś straszne korki. I stwierdziliśmy, że to w Krakowie to w ogóle to ta jakaś wielka budowa, korki, za dużo tych samochodów, ludzi i tak dalej. Mówię do mojej żony, ci zwolennicy depopulacji to jednak mają jakiś pomysł, prawda? Tak. Ale słuchajcie państwo, Harari wam powie, że to jest bardzo prosta rada. Wiecie, jaka to jest na to rada? A mianowicie współdzielenie aut. Tak, czyli będzie to polegało na tym, że zamiast każdy z nas będzie miał samochód, po co? Będzie ileś samochodów na ileś osób, że tak powiem, przydzielonych i będzie to wyglądało, że jak chcę pojechać na dzisiejsze spotkanie, to piszę dwa dni wcześniej w komputerze, prawda, u siebie, że w tych i w tych godzinach potrzebuję samochód. I sztuczna inteligencja mi ten samochód przydzieli na ten czas. A potem, jak wrócę tym samochodem, no to ktoś inny może nim pojechać i w ten sposób na przykład liczba samochodów będzie mogła być zmniejszona o 2/3. No, ale jak nagle mi się coś zachce i chcę gdzieś pojechać, no to trudno, nie ma, no ale to jak człowiek jest nieracjonalny, no to co, prawda, tak, no. Sztuczna inteligencja mu nagle nie wyczaruje, jak nie ma. Także jest, że tak powiem, Harari, teraz zadaję pytanie, no dobrze, to kto będzie właścicielami tych na przykład tych współdzielonych samochodów? A jak ktoś zgłosi zapotrzebowanie na moją żonę? Nie wiem, Harari jako gej nie rozważa tego problemu. Także nie potrafię panu powiedzieć, akurat nie rozważa takiego przypadku. Ale koncepcja jest słuszna, tak, współdzielenie to współdzielenie, tak. W każdym razie, i teraz pytanie, kto będzie właścicielem tej firmy dającej samochody? Wielka korporacja. My będziemy tylko płacić za używanie tego auta. Oczywiście nie będzie można zapłacić, jak się państwo domyślacie, pieniądzem papierowym, tylko będzie można zapłacić chipem. Nawet nie kartą, tylko chipem. I dlatego każdy z państwa sobie ten chip będzie musiał wszczepić, bo inaczej nie wsiądzie do samochodu. Tak, tak. A jak będzie w ten chip, to on będzie mierzył, jak państwo czytacie w, na przykład online jakieś wiadomości i tak dalej, kiedy wam się podnosi ciśnienie, kiedy wam się coś podoba i tak dalej. I wtedy premier Morawiecki będzie mógł wykupić, prawda, opcję 167, prawda, programu właśnie skonkretyzowaną dla państwa. Także to, ten program jest, że tak powiem, u Harariego rozpisany. Ja powiem tak, nam się to tak, my się z tego śmiejemy. Bo nam się to wydaje kompletnie abstrakcyjne, bo jak wiadomo, wszystkie teorie spiskowe mają to do siebie w ostatnim czasie, że dopiero po pół roku stają się prawdą. Tak. I problem polega na tym, że co robi Harari? On projektuje pewną wizję świata i programuje nas na to, że tak będzie dla nas lepiej i tak być powinno. I co jest głównym, że tak powiem, narzędziem projektowania i przekonywania nas? Mitem. Nauka. Wszystko to, co twierdzi Harari od A do Z, przynajmniej w jego przekonaniu, ma charakter naukowy. Tak, tam nie ma ani jednej hipotezy, ani jednego zdania, które nie miałoby w jego przekonaniu charakteru naukowego. Wszędzie są cytowane czasopisma naukowe. On jest z wykształcenia historykiem, zajmuje się historią przełomu średniowiecza i początków nowożytności, konkretnie historią wojskowości w tej epoce, ale oczywiście zna się na ludzkiej psychice, prawda, udowodnił już nieistnienie ludzkiej woli, prawda, i tak dalej. Właśnie dlatego, że, prawda, w czasopismie amerykańskim Nature na ten temat był artykuł. Już wiemy, że wolnej woli nie ma. Także wszystko jest naukowe. I to jest ciekawe. Wszystkie idee, rozum, religie, to są według Harariego wszystko mity. Ale nauka jest prawdziwa. Jako jedyna daje prawdę o świecie. Co ciekawe, wszystko, co wiemy o tym świecie, jest nieprawdą, według niego jest mitem. Ale nauka mimo to bada ten mityczny świat i daje prawdę jako ten. Ja powiem tak, oczywiście naukowcy, nieliczni, którzy się nim zajmują, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, przez naukę oficjalną jest
bojkotowany. Tak. Tak, jest na jego temat, to jest w ogóle pierwsza książka, która powstała na jego temat. Na jego temat znalazłem do tej pory w czasopismach naukowych, światowych, 3 artykuły naukowe zaledwie. 3 czy 4 chyba. 4, tak, przepraszam. Dlatego, że nauka, że tak powiem, go obchodzi z daleka jako absolutnego dyletanta i mitomana, ale to, żeby być, jak to w Onecie można było przeczytać, ostatnim autorytetem na Ziemi, no wystarczy to, że wielkie media korporacyjne będą go promować, a promują go poważne osoby jak Mark Zuckerberg, prawda, i Bill Gates, prawda? I Morawiecki. I Morawiecki oczywiście, tak. Tak, także największe autorytety go kreują jako autorytet. No i wszystko ma charakter naukowy. I każdy, kto twierdzi, panie, co pan piszesz? On odpowiada, pana twierdzenie, jeżeli pan się ze mną nie zgadza, jest nienaukowe. A naukowcy nie powiedzą, że on jest po prostu wariatem? Naukowcy go omijają z daleka. Mówię, no 4 artykuły naukowe są o nim w literaturze światowej, dlatego że naukowcy uważają go za dyletanta. A mi to podoba się ze szczepionkami. Normalni naukowcy nie wypowiadali się o tym, bo by po prostu zwyczajnie się zbłaźnili. Bo wiedzieli, że to jest absolutnie nie szczepionka. Ale to pozwala mu się rozwijać. No? Ale to mu się pozwala rozwijać, dlatego ja postanowiłem napisać tą książkę. Tak, no bo jest on ideologiem wielkich korporacji, tak, które twierdzą, że w przyszłości cała władza polityczna, własność i panowanie nad naszymi mózgami będzie należało do nich. I on to twierdzi, mówi to wprost. Bill Gates prawdopodobnie, czy inni nam po prostu tego nie napiszą. Nie powiedzą tak zupełnie wprost. Ale on to mówi, podpisując się swoim nazwiskiem, a oni zapewniają mu reklamę, sprzedaż książek, prawda, i tak dalej. Jest bardzo promowany w niektórych środowiskach i popularny z bardzo prostego powodu. Obywatel Izraela, tak jak wspomniałem wcześniej, homoseksualista, wegetarianin i buddysta. Słuchajcie, ja powiem tak, napisze mi kolega, że wszyscy jego znajomi młodolewicowi czytają Harariego i są zachwyceni. Ja sobie tak myślę, przecież tam nie ma nic lewicowego. Władza wielkich korporacji nad światem, gdzież to jest z lewicową ideałem równości ludzi? Mało tego, on twierdzi, że nauka, oczywiście nauka, niedługo, tutaj o czym mówiła moja żona, stworzy prawdziwy Herrenvolk, prawda? To znaczy stworzy poprzez genetykę, inżynierię genetyczną, chipowanie i tak dalej, z najbogatszych ludzi, właścicieli korporacji, stworzy, tak jak on to nazywa, aśmiertelnych, czyli osoby żyjące po 300-500 tysiąc lat, prawda? Dzięki, że tak powiem, manipulacjom genetyczną, wymianę, prawda, uszkodzonych części ciała, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I te osoby osiągną aśmiertelność, to znaczy będą umierały, nie wiem, w wypadkach, prawda, czy jakoś tak, no, kiedy mózg przestanie istnieć i nie da się go odtworzyć. A pozostali ludzie, na których na to nie będzie stać, bo to będzie kosztowało miliony tego typu zabiegi, prawda, i operacje, będą sobie żyli po 70-80 lat i będą takim, no mówiąc językiem III Rzeszy, untermenszami, prawda, w tym świecie. I słuchajcie, i młoda lewica to czyta i się nim zachwyca, jak on jest postępowy, nowoczesny i tak dalej. No. Słuchajcie, no, gdyby Marks to przeczytał, że kapitaliści będą żyli 500 lat, a proletariusze będą umierali w wieku 70, to by powiedział, że takiego panowania burżuazji nad proletariatem jeszcze świat nie widział. Tak. Słuchajcie, jak on trzeba mieć sieczkę w głowie, żeby się uważać za człowieka lewicy i się tym zachwycać. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że tych młodych ludzi, którzy się nad tym zachwycają, tych wszystkich pracowników wielkich korporacji, których to czytają i którym podobno w mailach jest ta książka, jego są rozsyłane jako te, które warto znać. Oni nie myślą. I wiecie co państwo? Rzeczywiście zaprzeczając Kartezjuszowi. Nie myślą, a są. Dziękuję.